Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Z pierwszego listu do Koryntian. 27 maja 2020 roku w parafii pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu przeżywaliśmy 75. rocznicę święceń kapłańskich księdza Józefa Lisiaka. Ksiądz jubilat obecnie ma 102 lata. Chwalmy Boga w chrystusowym kapłaństwie naszego drogiego palotyna, księdza Józefa, wieloletniego profesora, ojca duchownego, spowiednika, misjonarza, duszpasterza, oddanego Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, drugiemu człowiekowi. Chlebie żywy, Jezu mój miły, zdroju miłości i miłosierdzia, nakarmi nas swoim ciałem, przemieniaj nas. Chlebie żywy, Jezu mój miły, zdroju miłości i miłosierdzia, nakarmi nas swoim ciałem, przemieniaj nas. Panie Jezu Chryste, dziękuję za wszystkich, których przysłałeś na tę mszę świętą dziękczynną za moje 75-lecie kapłaństwa, uczestnictwa w Twoim kapłaństwie chrystusowym. Urodziłem się w roku objawień fatimskich. Ukochałem bardzo różaniec i wszystkich obecnych dzisiaj na tej mszy świętej powierzać będę w moim codziennym różańcu. Jedno tylko mam życzenie, by na moim grobie znalazł się napis hymnu ku czci różańca. Różańcu Maryi, klejnocie wybrany, pierw wydam ostatnie natchnienie, nim z rąk się wypuszczę. O droższy kochany, nas perły i drogie kamienie. A duch mój, gdy rzuci ten domek gliniany, to nawet i wtedy po zgonie zaklinam was, bracia, włóżcie różaniec kochany w me martwe, skostniałe już dłonie. Chlebie żywy, Jezu mój miły, zdroju miłości i miłosierdzia, nakarmi nas swoim ciałem, przemieniaj nas.